W tym filmie zobaczysz, co Goncalo Feijoo powiedział o tym zawodniku Legii. Ale najpierw zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami o wojskowych. W czwartek Legia Warszawa awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski, pokonując zespół Ekstraklasy Miedź Legnica wynikiem 2-1. Goncalo Feijoo bardzo pochwalił tego zawodnika Legii. Zobacz, co opowiedział. Przez większość meczu kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń na boisku. Udało nam się przenieść ciężar gry na połowę przeciwnika. Jednak mogliśmy lepiej rozgrywać piłkę i skuteczniej kończyć nasze akcje. W drugiej połowie należy docenić presję wywieraną przez Miedź. Najważniejsze, że dobrze zareagowaliśmy i odpowiedzieliśmy na przewagę naszego rywala. Cieszę się z tego. Nigdy nie będzie tak, że wszystko pójdzie po naszej myśli, powiedział Feijoo na konferencji prasowej, cytowany przez TVP Sport. To już 7 mecz, w którym potrafiliśmy odwrócić losy spotkania. Mieliśmy w tym sezonie dobre i złe chwile. Wolałbym zaczynać każdy mecz od prowadzenia, ale w Legnicy nie było tak, że obudziliśmy się po stracie gola. Dominowaliśmy, ale nasza gra nie zmieniła się drastycznie przy wyniku 0-1. To nie zmienia faktu, że przyczyna utraty gola jest różna w każdym meczu, stwierdził. Portugalski trener obwinił swoich zawodników za opuszczenie gardy po objęciu prowadzenia. Zaznaczył, że wszystko mogło zakończyć się dużo gorzej dla Legii, gdyby nie postawa Gabriela Kobylaka. Kiedy wyszliśmy na prowadzenie, zaczął się ten fragment meczu, z którego nie jestem zadowolony. Straciliśmy kontrolę nad spotkaniem. Faktem jest, że Gabriel Kobylak uratował nas raz, a dwukrotnie gospodarze mogli uderzyć bardziej precyzyjnie. Ryzykowaliśmy dogrywkę, co wynikało z chęci Miedzi, aby odrobić wynik. Doceniam postawę moich rywali, podkreślił. Zdecydowanie wymagam więcej od moich zawodników, jeśli chodzi o kontrolę, organizację gry i skuteczność. Ważne jest, że nadal gramy na trzech frontach. Mamy coraz więcej doświadczenia i chciałbym kontrolować spotkanie przez pełne 90 minut, zakończył. A teraz chcę poznać Twoją opinię na temat słów trenera Goncalo Feijoo. Pamiętaj, że Twoje zdanie jest bardzo ważne dla Legii Warszawa.